Jezus, jaki ty jesteś beznadziejny i beznadziejnie słaby, nic mi nie robisz. Nawet mi się przegrzało działko, ale co z tego? Mati jest super, kitwa jest czaderskie, insta w opisie. Ciu-ciu! Jedziemy, jedziemy panowie, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Za daleko pojechałem. Przepraszam, nie moja wina, nie kontroluję się tego pociągu. Jest szybki jak błyskawica i jak Robert Kubica. Ale to nic, tutaj mamy złom, który ja będę zbierał. Mamy tego złomu sporo. Postaram się nie spaść tym razem, bo już raz spadłem i złamałem sobie nogę. A ja chcę nową broń. Niech to będzie miotacz ognia. Zmontowałem sobie mały miotacz ognia. Ale jak widzisz, mój plan wypalił aż za dobrze. Mało brakowało, grillowałbym się w tej szopie podczas testów, psia mać. Szkoda mi tej budy. Jeśli szopa się dogasi, miotacz jakimś cudem będzie... No wiadomo, możesz go sobie wziąć. Może mi się przydać taka broń. A jak zrobić, żeby to jakby zgasło? O, tutaj coś jest. Patrzcie, a może jakby to odkręcić? Pach. Gaś. Kurde. Gaś się. No i elegancko. Elegancko. Gdzie jest miotacz ognia? To jest farba. Odblokowano nową puchę. Nie widzę miotacza ognia. Gościu. Genialne. Czyli po prostu to dostałem, tak o, powiedziane, słuchaj, masz to dla ciebie i jest twoje. Myślałem, że będę musiał to jakoś zebrać. Gdzie jest moja ciuchcia? Dobra, tutaj czas na zamontowanie miotacza ognia. Widziałem to na trailerze, muszę to spróbować. O kurde, 8 sztuk złomu, no to za bardzo nic nie mogę zrobić, mogę sobie co najwyżej zwiększyć pancerz i naprawić troszkę jeszcze ciuchcie. Dobra, lecimy. Nie, stój! Jeszcze miałem iść tam. A dobra, to pójdę inaczej. Albo nie, no już pójdę. W ogóle, czy oni mogą mnie jakoś zaatakować? Tak wiecie, że ja sobie biegnę i coś nagle mi wyskakuje na mordę? W ogóle ta gra jest tak debilnie zoptymalizowana, że to aż mi się w głowie nie mieści. No jakaś czarownica, siema. Co robisz? Witaj, złotko. Gotuję świeżutką porcję gulaszu. Wyczuwam jakąś padlinę pośród bagien. Jeśli udasz się tam i mi ją przyniesiesz, nagrodzę cię złotem. Uważaj na Barego. Wypatruj, czy gdzieś blisko nie pluska woda, a jeśli się do ciebie zbliży, stań w miejscu. Okej, dopóki się nie ruszy, to jest łagodny jak baranek. Czyli idziemy w tamtą stronę. A czy ja mogę pływać w tej grze? Mogę. Pluska woda, ja się nie ruszam wtedy. I on jest miły. On jest miły jak Odpłyń. Pal wroty. Będę patrzył na Barego. Okej. No uciekaj. Już zaraz jestem na miejscu i będę miał cię w nosie. Okej. Mamy padlinę. Ale to nie wszystko. Muszę wciąż wrócić. Ominąć Barego. Teraz jest problem, bo on jest centralnie przede mną, więc... Byłoby miło, jakby Bary się odpierdolił. I poszedł gdzieś w innym kierunku. Jezu, Bary, weź, jestem już prawie przy brzegu, ale nie mogę wskoczyć na to, pewnie mogłem. Może tam jest jakaś drabinka, no ale trudno, już Bary sobie idzie. Dawaj, Mati! Dawaj, dobra, Bary już nie da rady. Nara, Bary, frajerze, hehe, udało się. Łap te mięso. Dzięki, dostałem kolejne pierdoły i teraz mogę normalnie jechać tam, gdzie trzeba, czyli do eksploracji tej. Ciuch, jedziemy. Jedziemy tutaj, ale 43 mogłem stąd już iść na piechotę. No dobra, whatever. Nie komentujcie tego, dobra? Się okaże zaraz, że ja nie będę mógł tutaj inaczej wejść. Ja chyba da radę. Chyba, nawet powiem więcej. Z tej strony tylko da radę. Siema, dostałem kluczyk i witam. Mamy tutaj troszkę złomu. Czy jakoś tutaj mogę spotkać? Ja muszę znaleźć jajo. I co poza tym? Nie wiem. Pochylę się, by szpiegować wrogów. Tutaj są wrogowie. Okej, tam coś jest. Jest jakaś skrzynia. Ale gdzie są ci wrogowie? Ja mam w ogóle ten wytrych jeszcze? Jestem mistrzem wytrychowania w tej grze. Wystarczy czekać. I zamiast klikać za wcześnie, to lepiej klikać za późno. O, mogę zmienić kolor lokomotywy. Zapomniałem tego zrobić w poprzednim odcinku, więc w tym to zrobimy.
Ja ci zielona lokomotywa. Jak Charles zobaczy taką zieloną, to się zejsra tam. Olejem napędowym, silnikowym. Tu nic nie ma. Ale co z tym... A nie, to nie jest jajo. Myślałem, że to jajo. Ale no, to wygląda jakby jajo tutaj miało być. Jakbym podążał tą ścieżką, to pewnie będzie. Ale... Ktoś tutaj jest. O nie. Ludzie w maskach. Pójdę tędy. Oj kurcze pieczone. Oj kurcze. Biorę jajo i spadam stąd. Ała! Ała! Jak mnie postrzelił! Jezus Maria! Czekam! Zostaw mnie! Nie trafisz mnie już tak daleko, debilu. Nara, idę do ciuchci. Jedno jajo ogarnięte. Chyba trzy potrzebne są. I zmienię szybko kolor na zielony, żeby się mnie bali. I jak w GTA. Już nikt nie będzie podejrzewał, że to ja jestem tym złym. 38 sztuk złomu. Dobra. Obrażenia to... Jeszcze raz prędkość. I naprawimy sobie HP na full. Lecimy. A gdzie jest ten Charles? Ja bym chciał przetestować moje działko. Chciałem coś zrobić, a nie tylko jechać i chodzić. Charles! Chodź na chwilę! Wstałeś już? Dobra, możemy iść tu. Ale czym się chce iść tam? Właśnie to jest pytanie. Charles! Chodź! No gdzie jest ta menda zaszczana? W ogóle niech... O! Dawaj! To był dźwięk Charlesa. Dawaj! Spalę ci ryj! O, już się przygrzało? No nie gadaj. No i uciekaj, uciekaj. Na spokojnie. Pojedziemy sobie dalej. No o Jezu, Charles, jaki ty jesteś słaby. Skąd ja miałem wiedzieć, że ty jesteś taki cipełusz? Ja cię kręcę, Charles. Jezus, jaki ty jesteś beznadziejnie słaby, nic mi nie robisz. Nawet mi się przegrzało działko, ale co z tego? No i co? Nawet mi nie pyrgnąłeś w pociągu. Nawet mi szprychy nie włożyłeś, znaczy... Czegoś tam między szprychy. No chodź, chodź, chodź. Jeszcze nie skończyłem. O Jezu, uciekaj, uciekaj, kutafonie powykręcany. Jeszcze? Następna runda? Debil. Dobra, zatrzymamy się tutaj. Tutaj też jest jakiś questik. Dzień dobry. Jezu, jaki pan. Witam w Araneirum. Personą muzealno-archiwistyczna. Wybacz, uprzejmości nie są moją mocną stroną, ale chyba i tak nie przychodzisz z wizytą towarzyską. Tak się składa, że mam pewną okazję biznesową, jeśli cię to interesuje. W pobliskim kanionie jest wagon, a w nim wyjątkowa skrzyneczka. Niestety obszaru pilnują bandyci. Ja to się tym zajmę. W ramach zapłaty dam ci trochę złomu. Dobrze, mi to odpowiada. Ja jestem hoe for the złom, więc... Jeżeli coś tam znajdę, to na pewno ci przyniesę, byku. Jakaś dziura jest. Pewnie tędy nawet trzeba pójść. Bo ci bandyci są w tej dziurze, a że ja jestem nieśmiertelny, moje HP się jakoś regeneruje, to stwierdzam, że mogę pajacować jak głupek. Głupek? Głupek. Oni sobie coś tam gwizdzą. Patrzcie, jak go zrobiłem. To jest idiota. Gdzie jest ta skrzyneczka? Znalazłem. O! Jezus! Jezus! Jestem na hita, wszedł mi na mordę! Jezu, jest tuż za mną! Uciekaj! O, na szczęście mi się regeneruje to HP, tylko graj mi się troszkę ścina. Teodor! Teodor! Gonią mnie! Jezus. Tak jesteś? Jeszcze mnie gonisz? No raczej, że nie, bo bym wszedł w pociąg, jakbym ci zasadził kopa. Ty goni mnie! Teodor, sorry. Tak, masz, bierz to, dzięki, siema.
Dobra, przesadziłeś. No, warto było, warto było. Nie, ale spaliłem mu łeb. Ale zajebiście. Ile dostałem? Złom? 50 sztuk złomu mam. Pach, pach. Dobra, pancerz zwiększymy i naprawimy troszkę ciuchcie. A jak wygląda pomarańczowa ciuchcia? No, jest zdecydowanie pomarańczowa. Oj, nie w tę stronę, Mateusz, nie w tę stronę, do tyłu. Dobrze, więc my tutaj się zatrzymamy. Elegancko. Przykręcimy wajchę. Pach. Pojedziemy dalej do przodu i zaraz tam ogarniemy misję. Siema, panie rybak. Wielkie nieba, więc pozostałym udało się sprawić pomoc. Bardzo cieszę z swojego przybycia. Przyniosłem tu cały mój dobytek. Choć teraz, gdy o tym myślę, to mogę zostawić w domu mój dziennik. Możesz mi go przynieść? Okej. Okay. No dobra, tak zróbmy, gościu. Tylko wezmę jeszcze tutaj cały złom, jaki masz. Jezu, jak daleko masz tę chatę? Posrało cię? Santiago, no. Dobra, Santiago przesadza ze swoimi żądaniami, więc mam go w dupie. O, tutaj coś jest. A, tylko troszkę złomu. No i wracając, Santiago przesadza ze swoimi żądaniami, więc ja kończę odcinek i widzimy się. O, zmienić kolor ciuchci. Dobra, to zmienię kolor ciuchci i od razu się żegnam. W sensie nie żegnam, tylko kończę odcinek. Po prostu, wiecie. Teraz już się pożegnałem kilkukrotnie, więc to jest o to kilka razy za dużo. I przez to jak podejdę do ciuchci i zmienię, to wiecie, odcinek automatycznie się kończy. Chcę, żebyście to wiedzieli, bo tamta wydaje się być białą farbą. A wiecie, co jest fajne na białym kolorze? Krew ciuchci pająka. Jaki to jest? Okej. Okay.